Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Shipów z totalnej porażki. No cóż, dziś kolejny odcinek rycia sobie psychiki w najbardziej drastyczny sposób. Tak więc bez zbędnego przedłużania, jedziemy z tym koksem. Lightning oraz Lindsay, drużyna L. Cóż, o nich krótko, bo nie ma co tu dużo się rozwodzić. Blondie, która niegdyś gdzieniegdzie potrafiła użyć szarych komórek, nawet zdarzyło jej się postawić header lub pobawić się w detektywa. Tak teraz, od trzeciego sezonu do Plejady Gwiazd non-stop tendencja spadkowa oraz ujemne IQ. Serio, jak porównacie sobie Lindsay z pierwszych dwóch sezonów z obecną, to zobaczycie, jak bardzo ogłupiona jest ta postać. Z kolei Lightning, egocentryk, który myśli, że należy mu się wszystko od życia i ciągle całuje swoje bicepsy i mówiący swoją ulubioną frazę "She wa". Generalnie jest to turbo idiota, więc z obecną Lindsay mógłby się dogadać, a nawet jeśli między nimi związek by nie wypalił, to zawsze można by było poobserwować cyrk na kółkach. Następny... Beth oraz Cameron. To byłby związek, który nawet chciałbym, by się wydarzył, bo szczerze, w mojej opinii ta dwójka byłaby w stanie się jako tako dogadać. No może poza tym, że Cameron boi się pająków. Z Beth to nawet nie wiem, czy się boi, czy nie, aczkolwiek pod względem charakterów, zachowania i tym podobnych rzeczy, to mogliby razem zbudować świetlaną przyszłość. Tylko niech Beth zerwie ze swoim macho, to wtedy można byłoby coś z tego wymyślić. I to by było na tyle. Wybaczcie, że taki krótki odcinek, ale przynajmniej będzie mniej cierpienia. Więcej zostawimy sobie na następne odcinki. Tymczasem to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Gorąco zapraszam do zostawienia oceny łapki w górę lub dół w zależności, czy się spodobało, czy nie. Oraz udostępniajcie filmy swoim znajomym, by kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć.